Siemano wszystkim, z tej strony FMBR, to jest kolejny odcinek z gry Heroes 3. Kontynuujemy sobie naszą kampanię Wojenny Zamęt. To jest, nie wiem, czy drugi etap, czy trzeci w zasadzie. A, nieistotne. Nie pamiętam, czy to się tutaj coś zmienia. Tu chyba nie, informacja o kampanii, ale tutaj. Opis scenariusza. Aby zwyciężyć, zbierz 200 tysięcy sztuk złota. Moment, 200 tysięcy sztuk złota. Okej. To trochę dużo. Twoi bohaterowie mogą osiągnąć najwyżej 12 poziom doświadczenia, ale 8 najsilniejszych przedmiotów. Dobra, to wiadome. Teraz tak, premia początkowa. Twój bohater początkowy rozpocznie grę z 3 ptakami gromu. One są zarąbiste. Bo to są te ptaki gromu. One inaczej się nazywały. No nieważne. Ja rozpocznie. Nie, cyklopy, nie? A behemot tym bardziej, nie? Bierzemy sobie te całe ptaki gromu. Czekajcie, jak one się nazywały? Dotarły do barbarzyńskiego kraju Kreolot. Cholera, nie przypomnę sobie. Mieszkańców z wojskami Erafi są już legendarne. Wielu mówi, że to właśnie dzięki nim żołnierze Erafi są tak twardzi w walce. Ostatnia napaść na przygraniczne fortece odniosła jednak niespodziewany sukces. Wzięto wielu więźniów. Po zbadaniu faktów tego niezwykłego zwycięstwa nasze podejrzenia okazały się słuszne. Bez króla wojska Erafi nie posiadają ducha walki. Twoim zadaniem jest szybkie splądrowanie nadgranicznych terenów i zabranie jak największej ilości bogactw. Kiedy już zbierzemy wystarczające siły, pomyślimy o oficjalnym wypowiedzeniu wojny. Na razie jednak, jeżeli zostaniesz pojmany w Kreolot, oficjalnie wyprze się ciebie jako porywczego dowódcy klanu, który działa na szkodę własnego kraju. Okej. Okay. Trochę wolno te napisy lecą. No dobra. Ona już skończyła czytać, a czy tam mówić. O Boże, fioletowi jesteśmy. No ale dobra. Te informacje nie będę czytał, bo to trochę tego jest. Wow, mamy dwie twierdze. Good morning. W jednej i w drugiej Rada Miasta na dzień dobry. Czy mamy kogoś możliwość kupienia? Tutaj możemy. Rocky, właśnie. Brakowało mi tego słowa, tej nazwy. Nie mam tutaj gildii magów przypadkiem, nie. Karczma, ale to ja sobie bym tam kupił postać. Tą lepszą, w sensie. Z tymi postaciami z tego. Tu mam drewno od razu, więc lecimy tam. Kopalnia drewna. Najważniejsze. A tutaj cofniemy się, weźmiemy. Stworzymy tego. Pach, pach. Pach. I ty idziesz. A to wszystko już jest. Wow! Wow, to wszystko jest moje. Ale jaja. Nieźle. Sporo tego, nie? W sensie. O. A czemu tędy nie mogę? No nie, to nie idziemy tak naokoło. To jest najważniejsze na razie. I tu jeszcze w tym zamku stworzymy sobie tą postać, no bo to bez sensu. Co on tam ma? Inteligencja. No i on sam będzie sobie chodził z tą swoją armią, nie? Pójść tutaj drogą. No nie. Skoro te kopalnie w ogóle są nie chronione, no to oczywiście wszystkie sobie będziemy przejmować. Na dzień dobry. Pach. Ja tu muszę sobie odkryć
zobaczyć, co się tutaj obok mnie kryje. Okej. I okej, dobra, tą postacią w takim razie pójdziemy sobie tutaj po armię, między innymi też tu po to. Tutaj i tak dalej, dobra. Gildia magów. I tutaj to samo. Ja kiedyś powiem wam szczerze, że na samym początku, jak zaczynałem grać w Herosa, to właśnie zawsze brałem twierdzę. Twierdziłem, jakkolwiek to znaczy, że twierdza jest najlepsza, nie? Z racji tych behemotów. Okazało się to oczywiście gówno prawdą, bo behemoty są bardzo słabe, natomiast bardzo dobre są tutaj roki. Podstawowe finanse, to mi się podoba. Już zaraz ciśniemy w te finanse. Podejdziemy jeszcze tutaj i za chwilę gdzieś tam dalej będziemy szukać. Mamy właśnie tą stocznię i zaraz sobie wyślemy jedną z postaci, żeby pływała, i prawdopodobnie to wyślę tą postać, którą stworzyłem przez tą, nie? W sensie z tą armią. Żeby coś tam jednak miał, nie? W razie jak coś wyskoczy, czy kogoś tam spotka po drodze. No tego nie ruszamy. O, kurde, goddammit. Tych nie wiem, czy nie... Wierzę orków. Nie wiem, czy nie będę musiał ich pokonać najpierw, żeby móc ich zbierać, ale to się okaże wszystko. Tutaj mamy jeszcze jedną kopalnię. Kurde, bardzo dużo mamy rzeczy. Aha, i tu już... Okej. Zbliżamy się. Moment, którą to jestem postacią? Tą najlepszą. Podejdziemy teraz tutaj. Bo to już jest czwarty dzień, kurde, to żebym zdążył to wszystko tutaj odwiedzić. Szkoda by było stracić, nie? Czy chcesz dążyć? No, okej. A, to są ci, dobra. Strzelający. O, jest. Pach. Jak najbardziej. Tutaj. Okej. Spory jest teren, powiem szczerze, i czteroma postaciami. To i tak tutaj, kurczę, żeby to wszystko ogarnąć, to będzie ciężko. Ale zaraz ustalimy jakiś system odwiedzania. O, ziemia. Co to jest? Co tu dają? O, panie, to mamy już, jesteśmy ustawieni. Jeżeli będziemy mieć za dużo surowców, to już wiem, gdzie się udać. Tutaj nie możemy wejść, bo nie mamy czerwonego namiotu. Nie odwiedziliśmy takowego. Dobra, i ustalamy teraz system. Ta postać będzie sobie odwiedzać to tutaj. To tutaj wszystko. I wątpię, żeby tutaj zdążała na dół, ale tu jest i tak tylko jedno to do kupowania. No jest wiatrak, nie? Jest szósty dzień, więc ty już tutaj poczekasz. No moment, bo ja tak pokupuję i zaraz nie będzie mnie stać na... kupienie czegokolwiek tutaj. Dobra, na razie na spokojnie po 2,5 kafla cytadela. A zamek? 5 kafli, no to będzie kiepsko. Będzie bardzo kiepsko. Mamy kopalnię złota, ale musielibyśmy strzelających pokonać, a żeby to zrobić, to musimy
większą armię zdobyć. Ten miał wypłynąć właśnie. Że on finanse zdobył. Więc nim zanim wypłynę, chciałbym coś jeszcze tutaj odwiedzić. Żeby, wiecie, on w terenie po prostu dał sobie radę. Jak wypłynie. Leć tutaj. Dobra, i teraz tak, mamy 11 tysięcy, czyli akurat kupimy sobie po zamku, ale kapitolu na dzień następny, nie wiem, czy kupimy nawet jeden. To się okaże. Tak. No nie kupimy, nie mamy. Ja wolę tutaj armię pokupować. A to jest odwiedzone, po co ja tu do tego idę? Do tego podejdź. Ale zaraz zobaczymy, może. Kurde. Tutaj jest mnóstwo dóbr, ale nie dojdę do nich. To jeszcze odwiedzimy. No a tutaj, no niestety, no kapitolu nie kupię. Coś, co mało kosztuje. 1000 chata. Goblinów więcej. Ale to kupmy to. No i tutaj kupmy tą chatę. Czego nam brakuje? Drewna nam brakuje. Dobra, to mamy odwiedzone. Moment, bo zaraz tutaj jeszcze będziemy... robić takie roszady, że tutaj... Dobra, na pewno tutaj musimy podejść, bo to mamy odwiedzone. Odwiedzimy wiatrak i potem dnia następnego tam pójdziemy. I tutaj z dołu byłoby to na tyle. Teraz ta postać jeszcze tutaj to pozbiera. I teraz tak. Wszędzie kasa. Troszkę jednak brakło, żeby kupić kapitol. Ale kupimy sobie chatę za 1000 i jutro kupimy kapitol. Dobra. Ten musi się wzmacniać. Tu jeszcze o arenę potem zahaczy. A tu wyżej jeszcze jest co najwyżej to. Dobra, przewijamy. Odwiedzasz to, idziesz tam. Ty zbierasz siarkę. I zostawiasz mi armię. Niestety strzeżek go z garść stworzeń, łucznicy. Nie. Tym się zajmiemy w takim razie kiedy indziej. Mistrzowska mądrość, wow. Okej. Jeszcze tam sobie podejdziemy, bo to mamy odwiedzone i tutaj kapitol. Aha, co ja gadam, przecież kapitol można mieć w jednym zamku. Jezu, co za... W ogóle nie wiem, jakieś zaćmienie. Dobra. Orki mam? Nie mam. Kurde, drewna mi brakuje. Ile mam kopalni drewna? Dwie, no to... Nie rozumiem. Dobra, tym zostawiam armię, którą wziąłem. I tutaj sobie przyjdziemy. Stąd weźmiemy. Wszystko podwiedzamy, potem odwiedzimy... Nie, to sobie zostawię na tą postać tutaj. Ona będzie chodzić i to odwiedzać. Wiatrak i to. A my będziemy odwiedzać ten cały tutaj garnizon.
później będziemy szli wyżej tutaj do młynu. No i te dwa punkty. Tak będzie wyglądać trasa tej postaci. Oj, obrona. Mamy mniej. Zbierzemy obronę. Wrócimy sobie do zamku. Po troszkę armii. A co nam to daje? Jeden wóz rudy. Jeden sąg drewna i jeden wóz rudy. Wow. Czyli sporo. Ja bym to wziął. I tu. Bo będzie kiepsko bez tego, nie? Dobra, tych kupiłem. To odwiedziłem. Czyli będę podchodził tutaj. Ale jeszcze dam temu armię wpierw, bo jest piąty dzień, to spokojnie tutaj zdążymy. Tylko, że albo tędy muszę iść, dobra. No to też sobie odwiedzimy. Okej. I ten jak odwiedzi, to już będzie wszystko. Dobra. No i teraz możemy tutaj coś działać. Nie mamy tego. Kurde, 10 drewna i poszło. Ale możemy kupić tu roki. Są bardzo istotne. Bo są bardzo dobre. Ty stoisz tutaj, akurat szósty dzień. Dobra, pach. Pach. Do gildii magów na pewno musimy wejść. Nie mam pojęcia, gdzie tu jest gildia. Tutaj jest. Wejdziemy sobie i co nieco kupimy. Roki są na razie nieulepszone. Ale to na spokojnie. Myślę, że z tą armią już, jak weźmiemy sobie od niego armię, to będziemy mogli coś podziałać. Tylko pytanie, czy jest sens tutaj się rozgradzać, kurczę, bo nie wiadomo, co jest po drugiej stronie, nie? No ale... Aha, tego bym załatwił. I tych tutaj, na razie na naszym terenie. Nie wiem, czy z taką armią dam radę, ale zobaczymy. Weźmiemy wiedzę. I spadamy na statek. Czy my tu mamy jakieś zaklęcia? Nie bardzo. To wejdziemy sobie jeszcze do gildii magów. Tutaj. A duży warsztat pozwala na wyprodukowanie balist. To nie. Gildia najemników pozwala na wymianę jednostek na zasoby. No proszę. Ucieczka w duże miasta. Aha. No nie, ale tego na razie nie będziemy kupować, tylko tak. No orków mam. Czy nie mam? Miałem już ich, no trudno.